Okej, okay. Siemaneczko wszystkim. Dzisiaj otwieramy sobie, tak jak ostatnio wam mówiłem, kamerkę Razer Kio Pro. Mówiłem wam w poprzednim filmiku tam, że będzie lepsza kamerka i tak jak mówiłem, tak się stało. Dostałem na święta właśnie tą kamerkę, czyli Razer Kio Pro jeszcze raz. I jak możecie zobaczyć, właśnie złapałem, jest ona specyficzna pod względem wyglądu. Nie wygląda jak standardowo się wyobraża kamerkę internetową, webcam. Logitecha na przykład. Jest ona okrągła i jest całkiem spora, a to sobie jeszcze zobaczymy jak otworzę. I co? Tutaj się parę detali wyróżnia, jak możecie zobaczyć. Tutaj macie po polsku właściwie. Wysokowydajny, adaptacyjny czujnik światła, nieskompresowany format 1080p z 60 klatkami na sekundę. No i obsługa High Definition Resolution. No, także tak to wygląda. Jest to na USB 3.0 i tak dalej, i tak dalej. Można zdejmować ją ze statywu, żeby sobie dać na własny statyw. I co? Dobra, otwieramy. Okej. Okay. No i co? No i pudełko wygląda tak jak większość pudełek Razera. Standardowe kolory. Mamy tutaj jakąś notatkę. Nasze instrukcje, w razie czego jest, także spoko. No i mamy samą kamerkę. Tak ona wygląda. Jest ona w takiej gąbeczce, żeby się nic nie zepsuło, nie nic. I jest jeszcze przyklejona folijka, żeby się nie uszkodziło absolutnie nic. Chociaż z tego co czytałem, jest to bardzo dobra szybka, ale wiadomo, wszystko może się zepsuć. Dobra, wyjmiemy sobie ją na razie tak. I zobaczymy jeszcze co jest w tym pudełeczku. A więc mamy karton. Taki o kartonik wysokiej jakości, świetnie. Położymy sobie go pod nogi na ten moment. Tutaj mamy, mamy zaślepkę. Fajna sprawa. Nigdy nie wiadomo, czy się przyda, czy nie. No taki jest zwykły korek, właściwie kawałek plastiku. No, taki trochę lepszy plastik. No i kabelek. I to właściwie tyle. Prosty skład. Kabelek standardowo z tymi skówkami na USB-C. Oj. Fokus. Kabelek z zaślepkami, które zawsze zostawiam, ale nigdy ich nie używam drugi raz praktycznie. No. USB 3.0. I co? Odkładamy sobie pudełko na bok, przechodzimy do samej kamerki. Zdejmujemy sobie gąbeczkę. Czyli tutaj mamy kawałek statywu. No i sama gąbeczka już ląduje w pudełku. Ok, wow, powiem wam. Jakościowo wydaje się to bardzo w porządku. Kiedyś mi się kojarzył Razer z plastikiem, tak jak Krakeny, ale powiem wam, że Black Sharki to było naprawdę coś. No i ta kamerka też jest naprawdę jakościowa. Jest to taki metal, plastik. Metal i plastik właściwie, tak jak widzimy. No tutaj chyba, właściwie to nie wiem, trudno mi powiedzieć, czekajcie. Nie, to jest taki plastik. Okej. Okay. Niby plastik, tak się wydaje, że to plastik, ale jeżeli plastik tylko i wyłącznie, no to jest to bardzo dobrej jakości twardy plastik, także fajnie. Tutaj można zobaczyć, że można sobie nawet nagrywać poziomo. No i co? No i można sobie odkręcić tą kamerkę właśnie ze statywu. Tak jak to było opisane na stronce. Okej. Okay. Sama kamerka jest dużo lżejsza właściwie niż sam statyw. Ciekawe. No i tak to wygląda. Tutaj możemy sobie zdjąć ten plastik. Okej. Okay. No co, no i chyba tyle. Nie wiem, czy to się przekręca, bo się nie chcę tego zepsuć. Chyba nie. No to tak by to wyglądało sam unboxing. Tutaj, tak jak mówię, podłączamy kabelek USB-C do wejścia, następnie do komputera. I to normalnie działa, funkcjonuje fajnie, wszystko wygodnie, z chociażby programem OBS, który ja używam w moim przypadku, jest jako polecany program do nagrywania. Jeszcze raz sobie to założymy. No i będziemy przechodzić do samego testu. Dobra. Ok, także to byłoby na tyle. Przechodzimy do testu samej jakości kamery. Już przy stanowisku. Ok, więc tak jak było uprzedzane, nagrywamy aktualnie test kamerki, jest to wszystko z kamerki i nie jest to, nie ukrywam, od razu po nagraniu samego unboxingu. Zdążyłem w międzyczasie sobie rozwalić słuchawkę, ale no cóż, zdarza się. A zaklejona po staremu, mniejsza. Przechodzimy do testu kamerki. Pierwsze co widzicie to na pewno te paski z dwóch stron. No to jest jedna opcja właściwie, nie wiem,
czy jedyna, ale na pewno jedna. Możecie po prostu rozszerzyć i sobie przyciągnąć tak, żeby było coś a la zoom. Możemy to rozciągnąć też, ale no wiadomo, jak się rozciągnie, to się rozciągnie nie tylko obraz, znaczy rozciągnie się właściwie obraz, tylko że właśnie no ja też będę rozciągnięty i to nie pasuje. Także to jest najlepsza opcja i potem można sobie to zmniejszyć i dać do rogu i tak dalej. Ale no, to jest taka jedna z opcji. I co? I widzicie też pewnie, przez to, że jest oświetlenie jedyne, które jest aktualnie, to jest oświetlenie z lampy na suficie, żółte światło. Także co możemy zrobić, to już wam pokazuję. Jeden z trików, powiedzmy. A mianowicie to właśnie włączyłem lampę inną, z mocniejszym światłem białym. Jak widzicie, już nie ma tych wszystkich kropeczek na mojej twarzy. Okej, wrócimy sobie do poprzedniego obrazu. Nie będą sobie szle paski i jeszcze wam pokażę pierw. Przejdziemy sobie już do ekranu i tak jak widzicie, nie mam tutaj absolutnie żadnych filtrów na kamerce. Także to co widzicie, to jest czysty obraz z samej kamerki. No, na pewno można się tutaj pobawić, no ja tak nie będę robił, bo prawdopodobnie bardziej zepsuję, ale niechaj będzie. Tak to wygląda. Możecie również wejść w opcje i tutaj macie sporo opcji, tak jak na przykład wybrać wejście koloru i gamę. Tutaj możecie się pobawić tam, nie wiem czy jest sens coś zmieniać. Nie wiem czy to coś zmieniło, szczerze mówiąc, ale wiem, że koneserzy mogą się pobawić. Stawiam sobie tak, bo może jest lepiej, może nie. I co? Tak jak mówiłem też, mamy coś takiego jak Razer Synapse, czyli program dotyczący właśnie produktów od Razera i przejdziemy sobie na niego. Mamy tutaj właśnie, no między innymi moje słuchawki, ale mamy również od kamerki. Tutaj normalnie byłby preview, tylko że no nie można, dlatego że używam już tego w kamerce i też nie mogę tutaj zmienić żadnych opcji, ale tak jak widzicie, macie różne tryby. Macie tryb zimny, to domyślacie się, będzie bardziej balans bieli pod zimne. Macie vibrant, warm i custom, czyli jak sobie zmienicie tutaj sami, to będzie to w customie. Jak w default, to będzie to tak, jak widzicie to teraz. Cool, vibrant i warm to będą już takie ustawione dla was opcje. Macie autofocus. Możecie wybrać, czy chcecie pasywny, czy responsive. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, o co w tym chodzi, ale pasywny to jest chyba tak, że robi to non-stop. Robi to cały czas lekki zoom albo unzoom, oddalenie. Zależnie od tego, jak się przybliży, co się da. Prawdopodobnie teraz się stało. I macie również właśnie responsive, czyli taki, co poczeka do momentu i następnie zrobi, co trzeba, żeby wyostrzyć obraz. High definition resolution. Tutaj możecie sobie to wybrać i wybieracie następnie, czy macie jasny pokój, czy ciemny. Tutaj to pomaga nieco w naszej jakości obrazu. No i field of view, czyli narrow, medium, albo wide, to też jest całkiem intuicyjne, macie wide, czyli szerokokątne, medium, czyli takie basic, no i narrow, które jakby nagrywa bliżej. I to byłoby na tyle z tego programu właściwie. Tutaj możecie sobie wszystko widzieć w czasie bieżącym, kiedy coś robicie. I macie też advanced settings, do których przejdziemy za pół sekundy, bo to akurat mogę wam chyba pokazać. Więc możecie do niej wejść tutaj, przez opcje same Windowsa, lub właśnie też przez OBS-a, wchodzicie tutaj i macie coś takiego jak skonfiguruj wideo na przykład. Otwiera wam się okienko i w tym okienku możecie sobie właśnie poprawić między innymi jasność. Możecie sobie dać jaśniej, ciemniej, także jak widzicie całkiem dobrze to działa. Możecie zmienić kontrast. Generalnie to są tak mniej więcej opcje, które są też w programie. I tym możecie się pobawić opcjami, żeby sobie właśnie poprawić jakość waszej kamerki. Saturacja, czyli wiadomo ile chcecie koloru. Ok, tutaj macie ostrość, dobra. Balans bieli, także możecie sobie to zmieniać samemu. To jest to, czy chcecie właśnie zimny obraz, czy ciepły, to zależy od tego. Najlepiej to sobie wyrównać mniej więcej, albo dać po prostu na automatyczne. Jak widzicie, mi to dużo płynnie działa na automatycznym, niż jakbym sam miał teraz szukać co i jak. No i gain, to jest pewnie tak, żeby mieć mocniejsze kolory. Macie frekwencję obrazu, czyli ile chcecie herców. Możecie sobie ustawić na 50 albo na 60. Tutaj możecie sobie cofnąć wszystko. No i tutaj macie też kontrolę kamery, czyli możecie zrobić sobie zoom. Jaki tam chcecie, jest to naprawdę, widzicie, duże. Jezus, co ja zrobiłem? Tutaj macie koncentrację, skupienie. Czy chcecie... Tak, tak, tak. Zostawimy sobie to na automatycznym. Ekspozycja. Panoramiczny. Możecie sobie obracać właściwie kamerkę, żeby siebie wyśrodkować. No, no i macie też właśnie tą kompensację. Nie wiem, czy to się mówi po polsku. Macie właśnie kompensację do sobej jasności, sobiego światła w pomieszczeniu. Możecie sobie to zdjąć czy dać. To po prostu prawdopodobnie poprawi wasz obraz w razie, gdyby było na przykład za ciemno. Ok, no i sobie możecie dać default. Tutaj też na ten moment mam default. Chociaż jak widzicie, default nie jest taki przyjemny. No, czyli jednak widzicie, warto się trochę pobawić. Saturacja na przykład była bardzo niska. Dobra, aplikuj, ok.
No i tak to wygląda. Widzicie, moja kamerka jest już nie polepsza, mimo że bawią się pół sekundy w tych opcjach, także myślę, że można naprawdę ją fajnie rozumiecić. Jeszcze pewnie z filtrami to może być coś, ale na pewno jest ta kamerka dużo lepsza niż ta, co miałem poprzednio. Także wydaje mi się, że właściwie jest w porządku. Też nie wiem, czy zauważyliście, ale pod koniec włączyłem wam audio z kamerki. Tam na pewno wam się pokazało, jak zrobiłem switcha w montażu, tam stryknie wam coś i albo usłyszycie od razu, albo po prostu zobaczycie moje, powiedzmy, powiadomienie, moją notatkę, kiedy zmieniłem właśnie ten dźwięk. Także jak widzicie, mikrofon z kamerki nie jest nawet taki zły i on również jest bez filtrów, bo i tak to będzie trzeba przygłośnić. Z tego, co sprawdzałem wcześniej, no nie jest to najgłośniejszy mikrofon, ale jakościowo jest całkiem w porządku. No i jak widzicie, bez filtrów, bez niczego. Także tak to by wyglądało. I nie wiem, czy wszystko powiedziałem. Chyba wszystko właściwie na ten temat. Także tyle. Ja zakrywam kamerkę i widzimy się w następnym odcinku. Hejka, peace, bam. Me wind and rain.